3, 2, 1, start! Dzisiejszy dzień nie był najlepszy dla wędkarzy, a to dlatego, że w wodzie pojawiły się prawdziwe sportowe ryby. Patrząc na ich zapał i siłę, wyłowić byłoby je ciężko. Trochę z przymrużeniem oka, mowa oczywiście o uczestnikach swimrunu, którzy już po raz kolejny uczestniczyli w biegu nad Sumińskim Jeziorem. Stowarzyszenie Trista Rogard po raz szósty organizuje wyjątkowe przedsięwzięcie sportowe swimrun. Długi dystans to ponad 31 km, z czego 26 jest do przebiegnięcia, reszta do przepłynięcia. Krótki dystans 13-kilometrowy, 11 km do przebiegnięcia, 2 km do przepłynięcia. Ci z zawodników, którzy już pojawili się na mecie, doceniają wyjątkową okolicę, a przede wszystkim kontakt z pokrzywami. To fantastyczne przedsięwzięcie otrzymuje po raz kolejny dotacje i wsparcie finansowe ze strony Zarządu Powiatu Starogardzkiego. Krzewienie kultury fizycznej jest dla nas priorytetem. Wydarzenie nie odbyłoby się bez pomocy organizatorów i sponsorów. To oni dokładają swoją cegiełkę, by jak najlepiej zorganizować zawody. A drugą cegiełkę dokładają kibice, którzy na każdym kroku dopingują swoich najbliższych. A jak doskonale wiemy, taki doping zawsze dodaje skrzydeł. Szósta edycja, z tego względu, że w zeszłym roku zawody się nie odbyły. Jeżeli chodzi tutaj o trasę, tak, są zmiany. Warto by było, żeby chociaż przez chwilę ci zawodnicy zobaczyli swoich bliskich, swoich kibiców, czyli mieli okazję chociaż przebiec przez tą linię startu i mety, żeby nabrać jeszcze więcej adrenaliny i zapału do walki. Zawsze mieliśmy trzy dystanse, czyli super sprint, był sprint i był maraton. W tym roku zrobiliśmy dystans krótki i dystans długi. Połączenie tych dwóch dyscyplin, czyli biegu i pływania, jest doskonałą alternatywą dla osób, które w swoim sportowym życiu szukają trochę odmienności. Niektórzy zawodnicy startują już od lat, a dla innych jest to debiut. Nie zmienia to faktu, że za każdym razem, gdy wbiegają na metę, pomimo zmęczenia, widać uśmiech na ich twarzach. Dobra, warto tu przyjeżdżać. Super teren, okolica. To jest najpiękniejszy sport i najwspanialsi ludzie. Chodzi o to, żeby się zmęczyć, ale też podziwiać to piękno, no bo co może być piękniejszego niż kiedy taki zgrzany, spocony wbiegasz do zimnej wody, płyniesz, zupełnie zmiana otoczenia i potem znowu musisz w tych mokrych butach wybiegać przez las, przez chaszcze, zafundowali nam pokrzywy, jest pięknie, naprawdę. Momentami trasa biegowa trudna, ale to o to chodzi w tych zawodach. Mówię, lepiej się płynęło, bo się można było schłodzić. Mimo, że się wydaje, że nie ma takiego upału, to w tych piankach w tym wszystkim dość ciepło. Bardzo fajna pogoda, bardzo fajna woda, także super i polecamy. I bardzo mi się podobało i mam nadzieję, że za rok też będziemy tutaj. Bardzo fajnie. Super, ekstra widoczki. Tak. Trochę się zatrzymaliśmy, pooglądaliśmy, bo tak. Nam się nie spieszy, także. Jabłka były na ziemi, żeśmy zjedli i tam z miejscami pogadaliśmy wędkarzami. Pokrzywy, nie? Wszystko było grane. Wika, jaka była woda dzisiaj? Była idealna. Idealna. A jaką miałaś siłę dzisiaj? Konia? Konia! Pół konia. Więc bardzo fajnie, że spotkaliśmy tutaj wszystkich, których znamy i organizatorów. Bardzo dziękujemy, że umożliwili nam start. Dzięki wielkie. Było super, to jest mój debiut. Przygotowywałam się do tego, nie ukrywam. W tym sezonie w ogóle zamierzam i zaplanowałam starty w swimrunach i w triatlonach. Było naprawdę super i wszystkim polecam. Trasa rewelacyjna po prostu. Za co kochamy swimrun? Za atmosferę, rywalizację, za słoneczną pogodę, orzeźwiające w biegu jezioro, za każdy uśmiech i satysfakcję na twarzach zwycięzców. I oczywiście za wspaniałą przyrodę, której widok rekompensuje każde zmęczenie. Do zobaczenia za rok. Polecamy również zobaczyć Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Szkół Ponadpodstawowych Powiatu Starogardzkiego 2023 oraz Postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału. A jeśli podobała Ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć, stawiając nam kawę. Więcej pod linkiem.